Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na momencie w zasadzie podpisania porozumienia, które jest dość istotnym elementem, można powiedzieć, przyszłości Kłobucka i nie tylko. Proszę wybaczyć tą tremę, dlatego dla mnie to jest ważny moment i osobiście, i nie tylko. Witam przedstawicieli mediów, których zaprosiliśmy na dzisiejszą konferencję, na moment podpisania porozumienia. Porozumienia, które będzie początkiem, miejmy nadzieję, a głęboko w to wierzymy, będzie początkiem dobrego rozwoju gospodarczego naszej gminy. Pragnę przedstawić osoby, z którymi to porozumienie będziemy zawierać. W zasadzie główną postacią dzisiejszego spotkania jest pan prezes Bogdan Krysiak, prezes zarządu, witamy panie Bogdanie. Prezes zarządu, i tutaj już mogę powiedzieć, prezes zarządu spółki Kłobucki Park Gospodarczy. Spółki utworzonej właśnie dzięki panu Krysiakowi za kapitał pana Krysiaka, prywatny kapitał. I z nim właśnie dzisiaj to porozumienie będziemy zawierać. Jest z nami również pan Grzegorz Tkacz i pan Tomasz Borkowski. Witamy panów architektów. To są panowie, którzy projektują, póki co będą prezentować koncepcję parku gospodarczego, ale docelowo ten park będą fizycznie projektować i wprowadzać w życie, jeżeli chodzi o względy architektoniczne. Później dokonamy prezentacji przez panów kwestii technicznych i szczegółów dotyczących samej zabudowy parku. Króciutko, szanowni państwo, skąd ten park, w jaki sposób ten park się rodził, można powiedzieć, powstawała inicjatywa, intencja tego parku. Jak ktoś śledzi moją kampanię, to wie, że w swoim programie jednym z głównych punktów to był tworzenie parku gospodarczego, czy parku gospodarczego, jakkolwiek. Nazewnictwo tutaj myślę, że nie ma największego znaczenia. Ważne tutaj jest, co ma ten park dać miastu i gminie i jaki pomysł na ten park był. Trzeba przybliżyć troszeczkę historii, bo te prace nie trwały od tygodnia czy od miesiąca, bo dzisiaj praktycznie możemy powiedzieć, panie Bogdanie, że to już rok prawie, odkąd zaczęły się pierwsze rozmowy na temat parku. Oczywiście te rozmowy były prowadzone w zaciszu gabinetu, więc nie docierały do publicznej wiadomości z różnych przyczyn, dlatego że, jak państwo wiecie, że tak powiem, konkurencja gospodarcza jest dosyć znana i z tych powodów też również chcieliśmy, aby nie pojawiały się informacje na ten temat, gdyż mogłoby po prostu do tego pomysłu, do finalizacji tego pomysłu nie dojść i jakby no, nie dawać pretekstu do tego, że coś się nie udało. Wolimy to robić dzisiaj, gdzie już wiemy na pewno, że ten park powstanie. Stąd zaprosiliśmy przedstawicieli mediów, aby to ogłosić, można powiedzieć, światu, ale też to też jest z naszej strony wyjście naprzeciw, aby potencjalni inwestorzy, czytając informacje na ten temat, też się tym parkiem zainteresowali. Rok temu spotkaliśmy się z panem Bogdanem w okolicznościach w zasadzie niezwiązanych bezpośrednio z parkiem, a mianowicie dotyczącej transakcji przejęcia akcji udziału spółki Bachpol przez firmę ZIPA. Mieliśmy wtedy przyjemność spotkać pana Joachima Remele, właściciela obecnie firmy ZIPA. I przy tych rozmowach doszliśmy do wspólnych mianowników, a mianowicie takich, że ja przedstawiłem swoje plany dotyczące terenu obok firmy ZIPA, aby uspokoić pana Remele, że nasze plany rozwoju gospodarczego, bo mówimy o terenie obok firmy ZIPA, dotyczą parku gospodarczego, to pan Remele w pierwszym momencie się troszeczkę wystraszył, bo obawiał się, że tam powstanie jakiś ciężki przemysł, a z uwagi, że produkcja ZIPA jest przede wszystkim postawiona na dużą, wysoką technologię i proekologię, bo dotyczy to opakowań żywnościowych,
Uspokoiłem go w tym momencie, że ten park, jeżeli powstanie, to będzie proekologiczny i będzie na pewno skupiał przedsiębiorstwa, które z ekologią, mówiąc kolokwialnie, są na ty. Więc ten pomysł spodobał się również panu Bogdanowi. Co prawda jeszcze wtedy to był pomysł, aby to gmina była inwestorem. Niestety nie udało nam się porozumieć z właścicielem terenu z uwagi na możliwości finansowe gminy, ale też również kwestie i prawne. I tutaj ten pomysł w zasadzie udało nam się wdrożyć w życie dzięki też prezesowi RSP Smugi, który nie sprzedał tego terenu obcemu kapitałowi, a sprzedał go właśnie panu Bogdanowi Krysiakowi. I to jakby był początek tej całej naszej drogi do dzisiejszego dnia, gdzie przygotowaliśmy to porozumienie, które, tak jak powiedziałem, będzie pewnym początkiem, myślę, że dobrego i chciałbym, żeby tak było, bo mocno w to wierzymy i mocno temu będziemy kibicować. Szanowni Państwo, ja myślę, że mają Państwo do nas wiele pytań, ja nie będę tutaj dużo na ten temat więcej mówił. Myślę, że z pytań wyniknie wiele wątpliwości, które Państwa może nurtują, może nie, ale może Państwo też chcą dowiedzieć się czegoś więcej na temat perspektywy, planów. Ja tylko sprostuję, teren ma 35,7 hektara. Więc troszeczkę mniej niż wspominałem, ale myślę, że oby się udało przynajmniej 80% tego zabudować, to i tak będzie wielki sukces. Szanowni Państwo, myślę, że w tej chwili parę słów poprosiłbym pana Bogdana Krysiaka, inicjatora, inwestora, o przedstawienie też planów. Oczywiście nie w szczegółach, bo to jeszcze za wcześnie, ale myślę, że tą koncepcję, którą wspólnie nam się udało przygotować. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwa serdecznie. Ja może nawiążę bezpośrednio do wypowiedzi pana burmistrza, bo bardzo rzadko zdarza się, kiedy przychodzi przedsiębiorca i słyszy od gospodarza terenu, że próbuje realizować projekt, tak jak pan burmistrz powiedział, w pewnym momencie dochodzi do wniosku, że trzeba się zatrzymać z tym projektem. A ironia w naszym środowisku pogódzkim jest taka, że tak jak pan burmistrz powiedział, pomysł, koncepcja powstała podczas spotkania z panem Remele, który oczekiwał, że na tym terenie uda się zorganizować strefę ekonomiczną. Projekt strefy ekonomicznej, czyli jesteśmy skazani albo mamy preferencję na katowicką specjalną strefę ekonomiczną. Jest to proces bardzo trudny, bardzo złożony i bardzo skomplikowany i to nie jest proces na rok, na dwa. A z wielką satysfakcją i przyjemnością chciałbym Państwa poinformować, że firma Zitpa, która w ubiegłym roku ostatecznie 6 listopada przejęła firmę Bachpol, czyni jak na ten zakład potężne inwestycje, bo moim marzeniem było, żeby ten zakład rozwijał się razy dwa. Natomiast on się w ciągu najbliższych 2-3 lat, a może 5 rozwinie kilka razy. Czy to będzie razy 3, czy to razy 5, to nie jest najważniejsze. Tylko tak jak pan burmistrz powiedział, pracujemy dla segmentu opakowań spożywczych. Najwyższej klasy opakowania, tak zwane tripleksy, gdzie produkujemy opakowania na przykład na takie produkty jak kawa cappuccino, czy inne produkty czekoladowe, gdzie najwyższe są standardy i wymagania. To świadczy o tym, że dzisiaj ten zakład potrzebuje młodych i tak się naprawdę odbywa, młodych ludzi i z wielką satysfakcją mogę powiedzieć Państwu, proszę tego nie potraktować jako takiej reklamy, ale tylko rodzina Krysiak nie ma gwarancji zatrudnienia w firmie Zipak, bo to jest rynkowe, tak? Natomiast cała załoga, to była prośba właściciela, dosłownie powiedział pan Remele, panie Krysiak, prosiłbym, żeby żaden pracownik w okresie przemian, bo to był dłuższy proces, nie odszedł. I z satysfakcją mogę Państwu powiedzieć, że wszyscy pracownicy dojechali do przejęcia i praktycznie do dnia dzisiejszego nikt nie odszedł. Przed tą załogą otwiera się szansa i przed młodymi ludźmi. Jest już kilkunastoprocentowy przyrost młodych ludzi, którzy się szkolą. I to szkolą się w najnowszych technologiach. Za chwilę stanie następna, najnowocześniejsza maszyna drukująca w Kłobucku na Polskę. Pan Remele mówił o tym, że w Kłobucku może powstać Europejskie Centrum produkcji opakowań na Europę Środkowo-Wschodnią. Jest to proces, w którym właściciel będzie inwestował dziesiątki milionów złotych. Co możemy zrobić my jako Polacy? Żeby ten inwestor, który tutaj przyszedł, spotkał się z przychylną atmosferą, a nie ze złośliwościami, nie rzucaniem kłód pod nogi, bo to nie o to chodzi. W
proszę mi wierzyć, że nie przyjechał desant osób do zarządzania, bo na firmę zatrudniającą ponad 100 osób jest tylko jeden dyrektor, członek zarządu odpowiedzialny za produkcję, który wdraża pewne normy, bo oni produkują naprawdę w technologii folii barierowych i stawia na naszą kadrę, bo nasza załoga została bardzo wysoko oceniona. Dzisiaj, kiedy nie udało nam się doprowadzić do uruchomienia procesu powstania strefy ekonomicznej w Kłobucku, bo proszę Państwa, kraje obok, Czechy, Słowacja ściągają inwestorów. Bardzo często się mówi, bo chcą oszczędzać na podatkach. Ale wyobraźcie sobie, że ktoś przychodzi do drugiego kraju i tak z marszu czyni potężne inwestycje. Trzeba to uszanować i zrozumieć. I jakieś preferencje powinny być. Oczywiście te preferencje będą zgodne z prawem. Ja bym chciał za chwileczkę poprosić pana Grzegorza do prezentacji tego, co ma ten park robić. Jeszcze raz powtórzę. To spotkanie z panem Remelem i taka szczera rozmowa, która trwała kilka godzin, gospodarza tego terenu. A mam doświadczenie, ponieważ w 87 roku założyłem pierwszą firmę. Jeszcze w 87 roku, już jako spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Proszę Państwa, w tym środowisku działałem aktywnie od 76 roku. Znam Kłobuck wzdłuż i wszerz, jak własną kieszeń. Nie zawsze tu jest sprzyjający klimat do rozwoju przedsiębiorczości. Szczególnie na miejscowych patrzy się co najmniej dziwnie. Najbardziej przykre dla mnie to jest to, że bardzo często ocenia się ludzi własną miarą. Uczestniczyłem w wielu treningach osobowości, w wielu konsultacjach, szkoleniach. Naprawdę jako Polacy mamy bardzo, bardzo trudny charakter. Mówię o tym specjalnie, bo prosimy Państwa, oczekujemy od Państwa wsparcia, zrozumienia tej inicjatywy, która będzie za chwileczkę przedstawiana. Bo ta inicjatywa opiera się na programach unijnych, opiera się na polityce polskich władz, które są, te zasady funkcjonują w Polsce od kilkunastu lat, od kiedy przystąpiliśmy do Unii Europejskiej. Natomiast nie udało nam się do tej pory czegoś takiego stworzyć w Kłobucku, a osobiście bardzo chciałbym, żeby oprócz tego nowoczesnego zakładu, który jest najnowocześniejszym zakładem, a dzisiaj staje się jeszcze nowocześniejszym w Polsce, w segmencie tej branży opakowań elastycznych, żeby park gospodarczy, o którym będziemy za chwileczkę rozmawiali, co najmniej na taki sam poziom się wspiął. I bardzo ważna rzecz, i to jest takie przesłanie, i tutaj apeluję do Państwa, bierzecie na siebie odpowiedzialność, żeby społeczeństwo zrozumiało, co my tutaj chcemy zrobić. Tak się składa, że na tym znam się bardzo dobrze i ryzykuję troszeczkę, bo kładę jakieś kilka milionów złotych jako ten swój wkład własny do tego projektu. I to będzie, nie chcę mówić, że to jest coś takiego jak anioły biznesu, bo to troszeczkę inaczej. Dlatego, że i będzie pan burmistrz jako gospodarz, będą środki unijne, ale kładziemy nacisk, żeby kilkanaście, a może kilkadziesiąt na przestrzeni najbliższych lat, szczególnie małych firm, bo bardzo ważna rzecz, małe, średnie przedsiębiorstwa są objęte tym programem. Jest to program wypracowany przez polski rząd z Unią Europejską i my będziemy chcieli ten program realizować. O szczegółach może jeszcze później, a teraz poprosiłbym bardzo pana Grzegorza o prezentację koncepcji, na którą pracujemy. Proszę zwrócić uwagę, ta koncepcja powstała dosłownie w ostatnich tygodniach, bo teraz się śpieszymy, natomiast jest to pierwsza koncepcja. Wszelkie głosy krytyczne, uwagi będą bardzo cenne dla nas, natomiast bardzo dużo pracy nas czeka. Wakacje zapowiadają się dla nas bardzo pracowicie. Na razie dziękuję bardzo. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Nazywam się Grzegorz Tkacz, jestem architektem. To jest pan Tomasz Borkowski, też architekt. Wspólnie tworzymy biuro projektu z architekci Zabrza. Świadczymy usługi dla gmin, dla podmiotów o osobowości prawnej, jak i dla osób fizycznych. Jeżeli chodzi o naszą ofertę, to obsługujemy projekty inwestycyjne w zakresie projektowania, doradztwo projektowe, a także prowadzimy nadzór inwestycyjny, czyli taki, można powiedzieć, pakiet od A do Z, jeżeli chodzi o tą branżę. Nasze doświadczenia opieramy przede wszystkim na kontaktach z podmiotami zagranicznymi, gdzie wspólnie razem z nimi na terenie Niemiec organizowaliśmy czy prowadziliśmy dużo inwestycji oraz na terenie Szwecji.
ta współpraca zaowocowała takimi ogromnymi doświadczeniami, w których nasza firma jakby rozwinęła się w kierunku takiego funkcjonalizmu architektonicznego, podyktowanymi standardami, jakby można powiedzieć, niemieckimi. Mocno weszliśmy w odnawialne źródła energii i architekturę taką proekologiczną. Natomiast rynek szwedzki spowodował to, że zwróciliśmy uwagę na energooszczędność. Ja przepraszam bardzo za ten zawieszony głos, ale ja nie jestem mówcą i czasami po prostu troszeczkę mi ucieka, że tak powiem, dech. Pamiętam, jak pan Bogdan po raz pierwszy spotkał się z nami, dowiedział się właśnie o tych naszych osiągnięciach i zaproponował nam taką współpracę właśnie przy tworzeniu takiego projektu Kłobuckiego Parku Gospodarczego. Na początku troszeczkę może nie wystraszyliśmy się, tylko nie wiedzieliśmy tak naprawdę, czego możemy się spodziewać tutaj po inwestorze, jak to będzie przebiegało. Natomiast usłyszeliśmy to, co Państwo usłyszeliście, czyli bardzo mocne, poważne zaangażowanie w temat. To spowodowało, że podjęliśmy próbę przeprowadzenia takiej analizy, jeżeli chodzi o ten teren, i próbę wprowadzenia w ten teren pewnego rodzaju obiektu, który poza jakby samą funkcją budynku administracyjnego, który był zarządzał jakby tym parkiem, wprowadzałby pewną rodzaju taką innowacyjność w zakresie kształcenia, inkubowania młodych przedsiębiorstw, które by chciały praktycznie wejść na rynek z fajnymi jakimiś pomysłami gospodarczymi. Właśnie to jest takie hasło, otwiera innowacje, czyli to było przewodnie intencja w zasadzie inwestora, żeby lokować tam przedsiębiorstwa o charakterze innowacyjnym. Jest to taki zaproponowana przez nas grafika oznaczenia praktycznie terenu inwestycyjnego, pod którą właśnie kryje się obszar, jak i również właśnie miejsce, gdzie te młode podmioty mogłyby dostać wsparcie. I tak już tutaj wcześniej powiedziałem, idea wsparcia dla innowacyjnych i ekologicznych przedsięwzięć, czyli takich, które nie są banalne. To nie jest pomysł na szybki pieniądz, ale pomysł na trwały rozwój i praktycznie próba znalezienia właśnie dobrego miejsca właśnie na rynku później gospodarczym. To jest propozycja budynku, który na pierwszy rzut oka wygląda jako obiekt zwyczajna hala przemysłowa, którą często widzimy jeżdżąc po Polsce. Natomiast ona posiada w sobie funkcje, które, że tak powiem, właśnie umożliwiają realizację, to co wcześniej powiedziałem, właśnie tego wsparcia dla tych młodych przedsiębiorstw, a poprzez zastosowanie pewnych elementów architektonicznych tworzy bardzo proekologiczny, innowacyjny system, który wspomaga działanie czy pracę tych młodych przedsiębiorstw w tym obiekcie. Jeżeli chodzi o funkcje, ten obiekt został podzielony jako park przemysłowy, inkubator, park technologiczny i strefa wspólna. Park przemysłowy to jest forma hali, która może być w sposób dowolny dzielona na mniejsze, ale w którym mogą się rozwijać, mogą być prowadzone prace warsztatowe, produkcyjno-warsztatowe. Inkubator jest to forma pewnych powierzchni, w którym rozwijana będzie część biurowa i która też znajdzie tam odpowiednie wsparcie. Park technologiczny to są laboratoria, to są rzeczy doświadczalne oraz strefa wspólna, która obejmuje te części, które mogą być użytkowane przez te wszystkie pozostałe trzy jako wspólna powierzchnia, w zależności od tego, w jakim charakterze, kiedy chcielibyśmy ją wynająć, byłaby dostępna.
tak wygląda to, jeżeli chodzi o ten rzut podstawowy. Przepraszam, jeżeli będzie mi się ręka trzęsła. Tu właśnie chciałem pokazać, to jest właśnie ta część hali, czyli park przemysłowy. Tu są te części inkubatorów. Tu mamy park technologiczny oraz część wspólna, czyli te części związane z salami konferencyjnymi, z prezentacją, z promocją. To jest kondygnacja wyższa tego obiektu, gdzie też widzimy drugie kondygnacje, inkubator, park technologiczny. Tu mamy części wspólne. Ten trakt oddzielający część produkcyjną od części jakby tutaj takiej, powiedzmy sobie, bardziej czystej, przepleciony z jeszcze elementami zieleni i elementów i pewnymi funkcjami uzupełniającymi jak węzły sanitarne, komunikacja. Tu mamy teraz tak właśnie te udogodnienia, które są wprowadzane w tego typu obiektach. To jest udogodnienia techniczne, czyli klimatyzowanie pomieszczeń, te sale konferencyjne, zaplecza sanitarne, jako wysoki standard, który ułatwia, że tak powiem, pracę w takim obiekcie, oraz właśnie udogodnienia merytoryczne, które polega na doradztwie inwestycyjnym, doradztwo w promocji, prawda, marki czy prawda, samej firmy, wspólne targi, organizowanie takich przedsięwzięć, które mają na celu promowanie między innymi tych właśnie firm, oraz sieć kontaktów, udostępnienie możliwości zaistnienia w świecie poprzez mass media, mam na myśli tutaj sieć internet i na promocję, powiedzmy, prasa. Tak, to właśnie naszym głównym celem w takim projektowaniu takich brył, powiedzmy, takiego budynku jest jakby zachowanie pewnej równowagi między charakterem przemysłowym a przyrodą. Te tereny obecnie są bardzo ładnie porośnięte. W zasadzie nie są porośnięte, bo tam była produkcja rolna. Natomiast są zielone, o to mi głównie chodziło. I też chcielibyśmy zachować jakby jak najbardziej zielony charakter tego miejsca, nie tworzyć takich brutalnych stref, gdzie jakby te bryły, ten przemysł przytłacza całkowicie ten oddech, który możemy spokojnie uzyskiwać przez jakieś nasadzenia i jakieś kompozycje zielone. Sam fakt praktycznie tych zielonych szyb, elementów żaluzji tworzy taki swoisty klimat architektoniczny, gdzie nie czujemy się do końca jak w jakimś obiekcie przemysłowym. Tu widać właśnie taki przykład galerii między częścią parkingową, a tymi wszystkimi inkubatorami i parkami technologicznymi. Przedzielona jest właśnie to wszystko z elementami zielonymi, proekologicznymi, które dodatkowo potęgują wrażenie lekkości tego założenia. Nie czujemy tej ciężkich, potężnych przemysłowych brył. Ekologia. To jest takie hasło, które dzisiaj w Polsce jest bardzo modne. Natomiast rzadko kiedy udaje się nam zrealizować taki dobrze zorganizowany obiekt, w którym mogłoby to wszystko być to, co obecnie nam dostępne jest w zasadzie w technologii światowej i umożliwiłoby prawidłowe funkcjonowanie jeszcze tego wszystkiego. Dlatego też proponujemy na tego typu obiektach na pewno zastosowanie ogniw fotowoltanicznych, które mogą świetnie na przykład wspomagać schładzanie pomieszczeń, klimatyzowanie w okresie najbardziej nasłonecznionym, prawda? Bo to jest taka pełna synergia między słońcem a potrzebą schładzania. Ogrzewanie i chłodzenie oparte na pompach ciepła powietrznych, czy też zmiennikiem gruntowym. Zielone otoczenie to jest dodatkowy element takiego naturalnego klimatyzowania pomieszczeń, jeżeli się zieleń, drzewa próbuje wprowadzić nawet do wewnątrz obiektów, one tworzą taki mikroklimat, który wyręcza wręcz, powiedzmy sobie, takie sztuczne nawilżanie czy praktycznie zacienianie. Odzysk wody deszczowej na cele sanitarnej, pielęgnacji zieleni. To jest taki
taka rzecz, która w zasadzie powiem tak, że dzisiaj w Polsce głównie problem deszczówka stanowi, czyli kanalizacja sanitarna deszczowa stanowi ogromny problem. Często inwestorzy rezygnują z realizacji dużych przedsięwzięć ze względu na brak możliwości zagospodarowania takiej wody. Ja uważam, że to, co jest właśnie trendem obecnie w Szwecji, w Niemczech, w zasadzie przestaje się budować kanalizacje deszczowe właśnie na tego typu obszarach, ze względu na to, że ta woda jest bardzo cenna. Ona jest wykorzystywana do innych celów, na przykład do pielęgnacji tych roślin oraz tak samo do tak zwanego szarego obiegu sanitarnego, czyli zużywane w toaletach, po uzdatnianiu nawet, jeżeli chodzi o do celów higienicznych. Tu mam taki przykład właśnie dla tej hali, że można byłoby zastosować, tak już powiedzieliśmy, ogniwa fotowoltaniczne. Słońce produkowałoby prąd w okresie bardzo słonecznym. Elementy schładzania pomieszczeń, to jest dodatkowo klimatyzowanie poprzez jakieś elementy zielone wprowadzone do wewnątrz. Woda deszczowa, która może być zgromadzona w takich zasobnikach, wykorzystywana byłaby do pielęgnacji oraz to, co powiedziałem już, do celów sanitarnych. Ten element, ta pergola, to też jest element nie tylko związany jakby z ozdobą tej hali, ale posiada też pewne funkcje. Mianowicie w okresie bardzo słonecznym odbija promieniowanie słoneczne, zacienia przez to przestrzeń, czyli zużywamy mniej energii na schładzanie, klimatyzowanie pomieszczeń. A tak samo, jeżeli powiedzmy te łopatki zamienimy znowu na panele fotowoltaniczne, to produkujemy sobie dodatkowo jeszcze energię elektryczną. I to, co powiedziałem już, architektura i design. Architektura współgra z ideą tworzenia estetycznych rozwiązań. Czyli to są te elementy, o których już wspomniałem wcześniej. Pergole, zacieniacze, elementy fotowoltaniczne, przestrzeń, którą musimy wprowadzić drzewo, żeby powiedzmy wprowadzić ten mikroklimat. Elementy samej architektury związane jakby z nowoczesnym przeszkleniem, szkłem. To wszystko w sumie tworzy pewne kompozycje architektoniczne, które ostatecznie nadają mu bardzo indywidualny, nowoczesny wygląd, a tym samym bardzo dobrze wpływają na nasze samopoczucie. Komfort i właśnie i samopoczucie, to co już powiedziałem, czyli przebywając w takich pomieszczeniach, gdzie można powiedzieć, takie elementy dobrze funkcjonują, nabieramy takiego komfortu bycia w tym. Nasza psychika odpoczywa, jesteśmy bardziej zrelaksowani, bardziej wydajni. Wydajność. To jest właśnie to, że czasami mamy zły dzień, wychodzimy wtedy na zewnątrz, jeżeli tam będziemy mieli stworzone pewne warunki na mini parku, jakiś zbiornik wodny, możemy poddychać, nasze problemy zostawimy, wracamy z powrotem, ta wydajność też rośnie. To są bardzo ważne elementy, czyli powiedzmy ten komfort użytkowania poprzez zastosowanie odpowiedniego klimatu wewnątrz obiektu, jak i również te elementy architektoniczne powodują, że wydajność tego człowieka, tego inżyniera jest zupełnie inna. Tu macie przykłady Państwo właśnie powiązania takich wnętrz, które się tworzą poprzez jakby wprowadzenie jakiejś zieleni wewnątrz razem ze szkłem, z jakimiś świetlikami. To są te elementy, o których mówię, że ten komfort przebywania, ta jakość powoduje to, że po prostu chce nam się tam być, pracować, przebywać. Jeszcze jedno ujęcie, tu już powiedzmy z galerii. Lokalizacja. Teren jest bardzo dobrze zorganizowany, jeżeli chodzi o miasto. Teren inwestycyjny jest częścią jakby zapisów strategii w rozwoju, prawda, terenów miejskich na tereny przemysłowe, które mogłyby pomieścić tego typu lokalizacje. Czyli jest to zbieżne z ideą gminy, jeżeli chodzi o jej rozwój. W niedalekiej, w pobliżu tego terenu mamy lotniska, dwa lotniska, można powiedzieć. Mamy Pierzowice, Balicą, są mniej więcej
podobnej odległości, czyli to też jest dobre skomunikowanie dla ewentualnych przyszłych inwestorów, niekoniecznie polskich, oraz mamy bardzo dobrze rozwiniętą komunikację kolejową. Tu zrobiliśmy taką krótką analizę, czyli położenie województwa śląskiego na tle mapy Polski. Jak widzimy, bardzo ładne skrzyżowanie dwóch głównych arterii komunikacyjnych, A1 autostrady, A1, A4. Kłobuck w północnej części tego województwa. Tu widzimy teraz położenie jakby miasta Kłobuck w stosunku do powiatu. Niedaleko znajduje się poważny ośrodek kulturalny Częstochowa. Też między Częstochową a Kłobuckim będzie w najbliższym czasie przebiegała autostrada A1, czyli bardzo dobry węzeł komunikacyjny, drogowy węzeł komunikacyjny, co też sprzyja bardzo, powiedzmy sobie, dodaje wartości dla tego typu inwestycji. Tu widać to, co już wspomniałem, te tereny na niebiesko oznaczone, to jest w strategii miasta tereny, które zostały przewidziane jako tereny przemysłowe. Ta zielona część, prawda, to jest ta powierzchnia 35 hektarów tego naszego Kłobuckiego Parku Gospodarczego. Widzimy też tutaj układy, prawda, komunikacyjne, główne sieci, znaczy kolejowe. Widzimy, zaznaczone mamy te dwa warianty w zasadzie przebiegu obwodnicy Kłobucka. Zobaczymy, który wariant zostanie zrealizowany. To jest mniej więcej tak to wygląda. I tu sam jakby teren, który został jakby podzielony na takie strefy, gdzie chcielibyśmy mile widzieć tutaj większe przedsiębiorstwa oraz strefy dla tak zwanych małych przedsiębiorstw. Ten zielony kwadracik naprzeciwko SIPPAC-a, to jest firmy SIPPAC, to jest właśnie teren, na którym postanowiliśmy lokalizować właśnie ten obiekt, który Państwu przedstawiłem i który omawiałem. No i to wszystko w Kłobucku. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy panu Grzegorzowi. Jeżeli by były pytania, to bardzo proszę o ich zadawanie, czy do mnie, czy do pana prezesa, czy ewentualnie do pana projektanta. Proszę bardzo. Może... Już. No, projekt bardzo fantastyczny, gratuluję, ale by interesowały mnie kwestie finansowe. Ile to ma kosztować, jak Państwo chcecie to zrealizować? Rozumiem, że kilka milionów daje prywatny inwestor, jak gmina, jak środki unijne. I kiedy ewentualnie ruszy to wszystko? I dla ilu przedsiębiorców, dla ilu firm jest to planowane? Akurat tak się zbiegło, bo jeszcze jedna osoba miała z nami tutaj dzisiaj być. Niestety wcześniej zaplanowany urlop uniemożliwił jej przybycie, a osoba, która, że tak powiem, zajmuje się tak zwanym montażem finansowym. Czyli jakby kwestia inwestycji to są prywatne środki pana prezesa i spółki Kłobucki Park Gospodarczy. Oczywiście nie ukrywamy, że te środki unijne również są brane pod uwagę w znacznym stopniu, więc tutaj wiadomo, że to będzie też główny motyw do tego działania. Gmina na ten moment nie inwestuje swoich środków, więc tutaj chcę uspokoić wszystkich mieszkańców, że nie zrujnujemy gminy dla parku gospodarczego, wręcz przeciwnie, ma to mieć odwrotny skutek, że właśnie do gminy mają wpłynąć podatki z tego parku, z czasem oczywiście, bo ten park najpierw musi powstać i się rozwinąć. Myślę, że tutaj nie chciałbym wchodzić w rolę pana prezesa, bo to on najlepiej o pieniądzach powie, bo to są jego prywatne pieniądze, więc bardzo proszę, panie prezesie.
Jeśli Państwo pozwolą, to wolałbym teraz zostać na krzesełku, bo się będę swobodniczył, bo będę mówił o bardzo ważnych rzeczach i chciałbym Państwu przedstawić nasze rozumowanie. Od kilku lat śledzę rozwój parków gospodarczych i parków technologicznych w Polsce. Dosłownie w 2010 roku byłem o krok od podjęcia decyzji o otwarciu oddziału filii we Wrocławiu, we Wrocławskim Parku Technologicznym, bo tam naprawdę dzieją się bardzo dobre rzeczy. Natomiast cały czas myślałem o tym, żeby jednak coś funkcjonowało w naszym regionie. Kilka razy odwiedziłem Częstochowski Park Technologiczny, ale to nie było to. Może bardzo ważną rzeczą, dlatego że pewne rzeczy są na etapie pierwszych koncepcji, nie chciałbym tutaj, żebyśmy wysyłali sygnały, które potem się nie potwierdzą. Ale chcę Państwu powiedzieć takie skromne moje doświadczenie. Firma, która w Kłobucku funkcjonuje, rozmawiamy z panem burmistrzem, w 2006 roku firma Bachpol, której nie ma dzisiaj ZIPAK, ale to jest ta ciągłość, prawda? Firma w 2006 roku zdobyła złoty medal produkcji technologii opakowań dla przemysłu spożywczego w Europie Środkowo-Wschodniej i srebrny. W 2008 roku nasze opakowanie zdobyło złoty medal w takim bardzo dużym konkursie światowym firmy DuPont. I to się odbywało w takiej troszeczkę gali oscarowej, że pojechaliśmy zaproszeni do Sewilli i nikt nie wiedział, kto które miejsce. Oczywiście firma z Polski, jakieś tam przecieki, ma dostać srebrny medal. I proszę Państwa, nie zapomnę do końca życia zaskoczenia całej polskiej ekipy, kiedy wywołują od piątego miejsca i trzecie miejsce i nas nie wołają, drugie miejsce nas nie wołają i no nie zapomnę tego spojrzenia Polaków. Nikt nie wierzy. Taka mała firma, niektórzy nie wiedzą, gdzie jest Kłobuc, prawda? A to przecież pierwszy był Kłobuc, a potem powstała Częstochowa, jeśli chodzi o historię. Powinniśmy o tym pamiętać, ja się z tego powodu szczycę, chociaż mamy też taki pseudonim literacki w Polsce, którego nie wypada dzisiaj przytoczyć. Ale to chcę powiedzieć jedną rzecz, że nowoczesne technologie, do których z wielką przyjemnością mogę potwierdzić, zespół moich współpracowników, to nie tylko ja, ale przede wszystkim ludzie doszedł, to jest poszukiwanie rozwiązań, które są potrzebne, które są potrzebne w życiu. Od prawie 20 lat chodzę po halach produkujących żywność. Proszę Państwa, dzisiaj jestem pasjonatem zdrowego odżywiania się, dzisiaj jestem pasjonatem zdrowej żywności nieprzetworzonej. Bardzo ważnym w tym projekcie jest produkcja opakowań. Nasza hala, już z IPAK-a, ma centrale wentylacyjne, kto mało wie o tym, gdzie są wyposażone filtry tkaninowe, gdzie powietrze jest bardzo czyste. Dlatego, że nasza folia dotyka potem bezpośrednio produktu, to co Państwo jecie. Nie zdajemy sobie sprawy, jak to jest po prostu bardzo ważne. Ja się bardzo cieszę, bo zaniepokoiło to Pana Remele, to jest bardzo ważne, dlatego, że teren, na którym został zlokalizowany zakład dzisiaj z IPAK, to jest powierzchnia 24 hektarów. My będziemy chcieli, mam upoważnienie od pana burmistrza, ja potem po spotkaniu wyjeżdżam do Berlina, lecę samolotem i rozmawiamy z panem Remelem. Będziemy chcieli zaprosić pana Remele do ściślejszej współpracy, bo tak jak powiedziałem, to dzięki jego wypowiedziom, jego oczekiwaniom, jego deklaracji, że to będzie duża inwestycja w Kłobucku, warto coś więcej zrobić. I to ma harmonizować ze sobą i być systemem naczyń połączonych. To nie mogą być rozwiązania konkurencyjne, to mogą być działania tylko i wyłącznie, które się wspierają. Idąc dalej tym tokiem myślenia, cały park technologiczny to będzie bardzo czysta technologicznie produkcja. I to będą laboratoria, to będą produkcje. Pan burmistrz kładzie nacisk na to, żeby wspomóc nasz region historycznie. Jakieś tam przetwórstwo owocowo-warzywne, czy kiedyś zagłębie ziemniaka. Proszę mi wierzyć, że przez te lata uczestniczyłem w wielu projektach, w wielu badaniach z instytutami, z uczelniami wyższymi. I było tak, że mieliśmy bardzo dobre projekty w Polsce. Naukowcy cały czas pracowali i składali patenty i doszło do szału. Nic się nie udało wdrożyć. Dzisiaj państwo polskie w nowej edycji rozdania środków unijnych kładzie nacisk na to, żeby te środki trafiały do przedsiębiorców. I powiem tak osobiście, przeszedłem bardzo ciężką drogę, która jest chyba drogą pewnych sukcesów, ale okupiona ciężką pracą i dzisiaj bym tego nie zrobił. Dzisiaj los pokierował, że zrezygnowałem z zarządzania i prowadzenia tej firmy jako główny udziałowiec. W listopadzie, tak jak powiedziałem, firma z IPAK przejęła
przejęła ten zakład i on się będzie bardzo pięknie rozwijał, z czego się bardzo cieszę i Państwo też to za chwileczkę zobaczą, bo mamy zaproszenie Pana Ranela, jak będzie pierwszy etap, kiedy zostanie ta technologia tutaj zaprezentowana. A przypomnę, że Pan Ranel zatrzymał, to jest też bardzo ważne, rozwój swojego oddziału w Szwajcarii i to, co miało być w Szwajcarii zrobione w Połucku. Naprawdę Szwajcaria to przede wszystkim koncern Nestle, a koncern Nestle to najwyższe światowe standardy bezpieczeństwa żywności. I w takim czymś się poruszamy. Nasi projektanci, którzy pracują przy rozbudowie zakładu przy ulicy Drukarskiej, muszą sprostać wymaganiom nawet norm amerykańskich, które w niektórych sferach produkcji żywności i opakowań są naprawdę najwyższe na świecie. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak to może być ważne. I chcemy, organizując funkcjonowanie Parku Gospodarczego, znaleźć młodych ludzi, zaprosić ich do współpracy, żeby przychodzili, który będzie ten park funkcjonował w trzech kategoriach. Inkubator. Założenie ustawodawcy, czyli Unii Europejskiej, która będzie dawała na to pieniądze i polskiego rządu, bo takie jest porozumienie, jest, żeby każdy młody inżynier, technik czy złota rączka dostał preferencyjne warunki do zaistnienia i on ma 2 lata rozwijać się. My będziemy proponowali wsparcie w postaci służb księgowych, obsługi prawnej, doradztwa inwestycyjnego. Kto skorzysta, w jakim zakresie, trudno nam o tym przesądzać. Zadałem sobie trud ostatniego roku zinwentaryzowania funkcjonowania praktycznie większości parków gospodarczych, a szczególnie tych parków, które są ważne na mapie Polski. Podam Państwu taki przykład. W Elblągu powstał park na 60 hektarach. Przez 3 lata ten park stał pusty, bo nikt się nie chciał do tego przekonać. I teraz proszę, bo pani redaktor zadała pytanie o budżecie, o projekcie. Jeżeli to były pieniądze samorządowe, jeżeli były pieniądze unijne, to można sobie pozwolić na to, żeby zainwestować kilkadziesiąt milionów złotych, bo to była taka kwota, i żeby to stało 3 lata, prawda? Już nie mówię, jaką tam krytykę mieszkańcy, radni złożyli. Dzisiaj ten park funkcjonuje 10 lat. Nie ma ani jednego hektara, ani jednego budynku wolnego. I po prostu poprzez niedocenienie tej roli na przestrzeni polityki długofalowej nie zabezpieczono dodatkowych terenów obok i nie może się rozwijać. I nagle się okazało, że Elbląg ma jeden z najnowocześniejszych parków w Polsce. Oprócz tego kilka parków małych, właśnie to mnie zainspirowało. Taki Kłobuck, ale troszeczkę większy, ma rozwiązania innowacyjne po raz pierwszy w Polsce. Projekt takiego parku, takich rozwiązań musiał być konsultowany w Brukseli. I to się okazało strzałem dziesiątkiem. Nie kryję, że mamy ambicje zawalczyć o to samo. Poprzez lata doświadczeń, kontaktów, dzisiaj, kiedy zapraszam do współpracy fachowców, menedżerów, naukowców, lata doświadczeń i lata kontaktów powodują, że to zaproszenie moje jest przyjmowane na słowo honoru. A to jest bardzo ważne, ale to okupiłem latami ciężkiej pracy, pozycją i jedną bardzo ważną rzeczą, której często brakuje w polskiej gospodarce. Proszę Państwa, słowo jest ważniejsze od pieniędzy i często trzeba, przepraszam, dopłacić do interesu, ale słowa dotrzymać. I to jest bardzo ważne i będziemy też to promowali, etykę w biznesie. Ja osobiście miałem to szczęście, że lubiłem ciężko pracować, nie musiałem wyjeżdżać do pracy zagranicznej. Teraz mówimy, że Brexit nam coś tam załamie czy coś. Proszę Państwa, mam osobiste kontakty z Polakami pracującymi za granicą. Już się mówi o problemie ludzkim, o problemie rodzinnym, rozbitych rodzin, a tak naprawdę pamiętajcie, Polacy nigdy nie będą tam obywatelami tego samego kraju, nawet jak zostaną na stałe. Ja osobiście uważam, że należy zrobić bardzo dużo, żeby w sposób taki naturalny, wręcz oddolny, i tu chwała dla pana burmistrza, bo rozmawiamy o tym. Pan burmistrz, znając mnie troszeczkę bliżej, podjął decyzję, że zaufał. Zaufał temu, co robiłem, co osiągnąłem. To spotkanie z panem Renerem było takie biznesowe, uczciwe spotkanie, gdzie mówi się słowa i słów się dotrzymuje i się słowa realizuje. Więc uważam, że wspólnie z panem burmistrzem będziemy starali się stworzyć taki klimat, taką atmosferę i takie zaangażowanie, żeby w ciągu kilku lat mieszkańcy region odczuli to, co może ten park wnieść i co wniesie. A wyobrażamy sobie to w ten sposób, szczególnie stawiamy na rzecz może najmniejszą, najmniej kosztowną, inkubator, czyli tam znajdzie miejsce swoje
młodzi ludzie, czy to studenci, czy to po studiach, czy po technikum, czy nawet Złota Rączka, tak jak mówiłem, gdzie uzyska wsparcie i on nie będzie mógł martwić się, nie będzie musiał martwić się o to, jakie ma warunki ten lokal, czy spełnia wymagania, bo proszę mi wierzyć, że bardzo często wyprodukowanie czegoś musi odbywać w określonych warunkach. Dzisiaj położenie nacisku na ekologię, na pewne zasady naprawdę jest na wysokim poziomie i wiemy jedno. Tak naprawdę sprzedajemy nasze produkty w kierunku zachodnim, a tam jakość, ekologia to są standardy, o których się dyskutuje. One mają po prostu być. Więc to pozwoli nam na skupienie tych młodych ludzi, zaproszenie ich, pokierowanie procesami. I powiem jedną rzecz. Gdybym ja w 2000 którymś roku miał taką ofertę, jaką dzisiaj będziemy chcieli przedstawić do Parku Gospodarczego, to nie wydałbym 15 milionów na halę, bo to jest coś, co nie produkuje, a za to kupiłbym jeszcze jedną linię technologiczną. Proszę Państwa, często jest tak, że produkcje, tak jak na przykład produkcja opakowań, to linia technologiczna, to mówimy o milionie czy o milionach euro jako linia, prawda? I teraz trzeba tą linię obłożyć, trzeba sprzedać produkcję, trzeba nawiązać stałe umowy współpracy. Wykorzystując swoje doświadczenia, i to dobre, i to złe, będziemy chcieli wspierać młodych ludzi, będziemy chcieli wspierać młodych ludzi w tym, żeby nie popełniali tych błędów, a żeby się właśnie skupili na tym, na czym się znają najlepiej. Powiedziałem wcześniej, że w 1987 roku zakładałem spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Dzisiaj dzwonię do kancelarii prawnej, kosztuje to kilkaset złotych, czysta umowa notarialna, też opłata kilkaset złotych. Prawnik składa w KRS-ie rejestrację. Zaczyna to po prostu normalnieć. I tak po prostu będzie. I liczymy na to, że młodzi ludzie, młode pokolenie nam zaufają. I to, co powiedziałem, powtórzę jeszcze raz. Od Państwa, jak będzie to przekazywane, jak będziecie Państwo to informować społeczeństwo, bardzo dużo zależy. Bo dlatego, że jeżeli nastąpi falstart, ja z przykrością usłyszałem kilka opowieści o sprzedaży Zipaka. Tak jak powiedziałem, proszę Państwa, zróbcie sobie badania statystyczne, ilu menedżerów, którzy kierowali firmami, nie zabezpieczali swoich tyłów. Ja jeszcze nie jestem w okresie chronionym emerytalnie, troszeczkę mi zostało czasu i właśnie rodzina Krysiak w ramach tej transakcji nie była objęta tak zwanym programem gwarantowania zatrudnienia, ale myśmy uważali, że nam nie wypada o to prosić. Rynek to jest rynek. Jeżeli jestem potrzebny i przydatny, to pracodawca ze mnie nie zrezygnuje. Albo będzie starał się wykorzystać mnie do swojej koncepcji w takim zakresie, w jakim uważa za stosowne. I na podobnej zasadzie zaprosimy młodych ludzi, ambitnych i też firmy, które na przykład wiem, że borykają się dzisiaj między wyborem, czy budować nowy zakład, czy dostawić maszyny. I to jest bardzo ważne i to jest pewnego rodzaju mądrość, bo ten projekt na tych 37 hektarach ma preferencje i takie są wytyczne Unii, że on powinien mieć około 70% powierzchni przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw. No teraz słyszymy też od czynników rządowych, że właśnie taki jest nacisk, że małe i średnie przedsiębiorstwa. Ale to już powstało dawno, a teraz my będziemy chcieli to zrealizować. Jak to będzie wyglądało kosztowo? Proszę Państwa, to jest pierwsza koncepcja wypracowana na publiczną prezentację, co będzie robione. Osobiście uważam, że ta koncepcja będzie zmieniona i że będzie większa. Czy dzisiaj najważniejsze jest powiedzieć, czy to będzie 15, 12 czy 20 milionów? Trudno jest mi to określić, bo nie wiem tego. Po podpisaniu tego porozumienia, po oficjalnym ogłoszeniu tego projektu przystąpimy do konsultacji, do negocjacji, do zapraszania partnerów. Zdefiniujemy to. My nie możemy pozwolić sobie, żeby wybudować hale, które będą stały rok, dwa, trzy, pięć lat. To musi być szukanie partnerów i dobieranie ich. Myślimy, że zaprosimy być może też, może to będą pojedyncze przypadki, ale mam osobiście satysfakcję poznać Anglika, Niemca, którzy pasjonują się Polską. Podejrzewam, że jeżeli umieliby się dostosować i wpleść się na przykład w jakąś współpracę w ramach tego parku, to podejrzewam, że oni działalność gospodarczą tutaj przyniosą i założą. I teraz proszę Państwa, taka jeszcze anegdota. Rozmawiałem wczoraj z moim prawnikiem o współpracy i mówi tak, no poszedłem do urzędu, rozmawiam z moim klientem, z Włochem, który chciałby z nim działalność gospodarczą i pani zmęczona
bez złośliwości. Pani zmęczona taką rozmową, bo Włoch nie rozumiał pewnie, że mówi tak. No ale po co on tu przyjechał do tej Polski robić biznes? Nie mógł robić tego u siebie, że on się tam dobrze porusza. Prawda? Pytanie moje jest takie, ile tego jeszcze jest w naszych urzędach, w naszej mentalności jako społeczeństwo? No przecież jak mamy Europę, prawda? Nie ma granic. Nawet Europa stała się jakaś taka normalna. Ostatnie zamieszania kilku lat są skutkami jakichś działań. Nie znam się na polityce, nigdy nie uczestniczyłem w polityce, nie chciałbym się wypowiadać. Natomiast potraktujmy to, żebyśmy właśnie wspólnie z tymi narodami, z sąsiadami rozwijali tą działalność gospodarczą. Jeśli chodzi o inkubator, troszeczkę powiedziałem, jeśli chodzi o park technologiczny. Park technologiczny dedykowany jest dla założenia ustawodawcy, dla już zorganizowanych firm działających, które na przykład wynajmą kilka pomieszczeń biurowych, laboratoria, halę produkcyjną. Dlatego pan Grzegorz wspomniał, że ta hala będzie tak projektowana, że w środku te 2000 metrów kwadratowych to będą moduły i pod zapotrzebowanie klienta zostaną podzielone ścianki działowe, oczywiście podstawowe instalacje, prąd, woda, powietrze będą rozprowadzone. Jak jeszcze inne, to już będą tak zwane projekty szczegółowe, to będą potem dorabiane, dopracowywane. Więc powiem w ten sposób. Bardzo duża dzisiaj odpowiedzialność na nas ciąży, jak tą halę zaprojektować. A dzisiaj jesteśmy na etapie koncepcji. Mając koncepcję, jeszcze raz powtórzę, jest bardzo trudno określić wartość w milionach złotych. Na pewno to będą projekty powyżej 10 milionów i to raczej projekty takie w rozpiętości tej niższej, żeby po prostu nie przeinwestować, żeby te powierzchnie nie stały puste. Jeżeli to się przyjmie, jeżeli młodzi ludzie szczególnie i małe i średnie przedsiębiorstwa uwierzą w takie rozwiązanie, to jesteśmy skazani na sukces. Bardzo często jest tak, że szczególnie małe firmy nie wierzą, tak? A my im będziemy proponowali obsługę księgową, obsługę prawną za nieduże pieniądze, bo na to będzie wsparcie unijne. My na tym nie będziemy zarabiali. No to teraz się ktoś zapyta, no to na czym będziesz zarabiał jako przedsiębiorca, prawda? No i teraz tak, czy jestem filantropem, czy filozofem, czy coś kombinuję, tak? Proszę Państwa, teoretycznie nie musiałbym pracować. Natomiast zamiast odpoczywać i nudzić się, to chciałbym jeden mały pomnik, ja i moja rodzina, szczególnie tutaj bardzo ważna rola brata, bo wspólnie przez 30 lat prawie tą firmę Bachpol budowaliśmy, zostanie pamiątka i mam wielką satysfakcję dzisiaj, tam pracuje praktycznie młode pokolenie i z tego powstanie zakład, jak powiedziałem, razy 3, razy 5. Czy coś jest lepszego w Kłobucku niż taki zakład? Jeszcze zakład, który jest czysty, który dba o środowisko, ekologię i coś podobnego chcielibyśmy zrobić w parku gospodarczym. Czyli ja chciałbym osobiście zrobić bardzo dużo, żeby młodzi przedsiębiorcy unikali tych błędów, które ja popełniłem. Mnie tego osobiście bardzo brakowało. Miałem szczęście i podkreślam to z dumą. Osobiście żałuję, że nie mówię dobrze po niemiecku, ale najwięcej pomocy, takiego wsparcia technologicznego, takiego doradzania, to uzyskałem u partnerów biznesowych niemieckich. Oni naprawdę, ci ludzie, którzy sprzedają maszyny, którzy sprzedają technologię, traktują każdego klienta jednakowo, czy jest się Polakiem, czy jest się Szwajcarem, czy jest się Austriakiem, bo tam się kupuje produkt. I najlepsze rozwiązania, jakie widziałem na świecie, właśnie z pomocą tych ludzi wdrażaliśmy w Kłobucku. Stąd ten sukces, jeszcze może zapomniałem powiedzieć, albo powiedziałem, to przepraszam, jeśli się powtórzę. W 2012 roku za opakowanie z twarzą Daniela Craiga na Playboyu dostaliśmy złoty medal w Pradze i podobno według jury niekwestionowany pewniak do złotego medalu w The World. Ale to był 2012 rok, w ciągu 3-4 lat powinien się odbyć finał światowy. No niestety okazało się, nie chciałbym mówić dlaczego, ale po prostu trwają prace dalej przygotowawcze, bo Europa Środkowo-Wschodnia jest liderem jakości nadruków na opakowaniach elastycznych i zbieramy jako firmy z całej Europy Środkowo-Wschodniej wszystkie nagrody. I to mnie zainspirowało, żeby w wielu dziedzinach zaistnieć. Proszę Państwa, w Polsce rozwija się produkcja zdrowej żywności. Wspomnę o produkcji wołowiny, gdzie bydło jest trzymane w naturalnych środowiskach, nawet nie wraca na wieczór do opór, czy produkcja roślinna. Mamy w społeczeństwie tendencję, że nasze społeczeństwo tyje. No jest to wynikiem między innymi, moje też skromne zdanie, chyba jednak, bo tak wszędzie słyszymy, tej żywności wysoko przetworzonej.
a każdy produkt świeży musi być optymalnie i dobrze zapakowany, żeby nie dodawano tych tak zwanych e-dodatków. A tutaj mamy troszeczkę do zaoferowania. Mamy producenta opakowań foliowych nowoczesnych firmy Zipak i będziemy rozważali, ale to już wspólnie też z firmą Zipak, mam bardzo duże doświadczenie, jak można wspomóc te procesy pakowania, to jest całkiem coś innego, tej żywności, żeby ona była zdrowa, żeby jej droga do sklepów, do końcowego odbiorcy była jak największa. No i te regionalne tradycje, te przetwórnie owocowo-warzywne, inne produkcje rolne, które są w naszym regionie. Ale nie przesądzamy też rozwiązań IT i jeszcze innych, bo też pracujemy nad takimi koncepcjami. Koncepcji jest bardzo dużo. Ja myślę, że minimum 3 miesiące do jesieni wspólnie z panem burmistrzem będziemy mieli zatwierdzoną koncepcję, bo to musi być trafione do tego regionu, żeby nasi mieszkańcy, nasza rada, która wyraziła zgodę na podpisanie dzisiaj między nami tego porozumienia, uwierzyła i była przekonana, że to jest dobry kierunek i właściwe działanie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma pytania? Proszę bardzo. Chciałbym zapytać, jeśli to możliwe, jak będzie wyglądała własność inwestorska, jeżeli chodzi o tereny? Bo te tereny przemysłowe, jak rozumiem, są terenami gminy Powóz, prawda? One będą interesowane, czy? Nie, właśnie na wstępie mówiłem, że pomysł parku, który chciałem osobiście wprowadzić w życie, polegał na przejęciu gruntów gmin, na rzecz gminy, z uwagi, że gmina nie posiada takich terenów przemysłowych. Nie jest właścicielem żadnego praktycznie terenu, a jeżeli już to są niewielkie areały. Jednak nie udał się przejąć tych gruntów. Ten grunt właśnie przejął, to co mówiłem wcześniej, właśnie pan prezes. I to będzie prywatny teren, który będzie inwestowany z prywatnych środków. Chciałbym zapytać, jaka jest rola gminy w całym projekcie, ponieważ z tego, co usłyszeliśmy od pana tutaj, który inwestuje w całe to przedsięwzięcie, w zasadzie wszystko jest po stronie firmy i czy gmina jest to tylko tak na doczepkę, czy ma jakiś w tym jeszcze dodatkowy wkład w to wszystko? To jest jedno moje pytanie. Drugie pytanie dotyczy tej tajemnicy, w której było to wszystko trzymane. Czy to właśnie nie powinno być bardziej jawnie wszystko przeprowadzone, bo być może zgłosiłaby się inna, bądź jeszcze wiele innych firm, które zaproponowałyby lepsze oferty. A tutaj mam wrażenie, że to wszystko zostało tak bardzo mocno skryte i schowane. I jeszcze odnośnie umowy interesuje mnie jedna rzecz. Paragraf 11 przewiduje, że żadna ze stron nie może wobec drugiej strony rościć żadnych wątpliwości finansowych, czyli nie może żądać jakiegoś chyba uczestnictwa finansowego w tym projekcie. Jak się to ma do paragrafu 5, który przewiduje, że powstaną jedna bądź wiele, jak to nazwać, muszę sobie spojrzeć w ściągę moją. W każdym razie chodzi o firmy, które mają obsługiwać cały park przemysłowy. Kto te firmy będzie zakładał, te spółki? To mają być spółki non-profit, niemniej jednak ich będą pracować jakieś osoby, które będą zarabiać jakieś pieniądze, a te pieniądze muszą się skądś wziąć. Więc skąd się te pieniądze wezmą, na czym to wszystko będzie polegało? Już naprawdę ostatnie pytanie, na czym będzie polegał inkubator? Czyli w jaki sposób tak naprawdę szczegółowo będą tam ci młodzi ludzie, młodzi nie młodzi, niekoniecznie to każdy może zrobić, będą mogli uczestniczyć w tym inkubatorze, jakie poniosą koszty, czy te koszty pokryje może gmina, czy ktoś inny? Znaczy tak, jak pan się zagłębił, podejrzewam, w porozumienie, to ono ma taką ikonkę intencyjną. Czyli w zasadzie intencją gminy jest to, aby wesprzeć działania przedsiębiorcy. Oczywiście gmina nie musi tego robić, bo może powiedzieć, że nie inwestuje, nie jej interes, nie jego sprawa. Ale jednak zapis ustawy o samorządzie mówi o tym, że gmina ma obowiązek wspierać przedsiębiorców, tak? I myślę, że to porozumienie jest wsparciem przedsiębiorcy. Można powiedzieć, że
To porozumienie w zasadzie daje mi o taki oto komfort, bo odwróćmy pytanie, gdyby było inaczej, gdyby nam się udało pozyskać te tereny, tak? Właściciel tych terenów sprzedałby gminie. Gmina by musiała wydać kilka milionów złotych na pozyskanie tych terenów. Praktycznie zamrożone pieniądze. Dzisiaj mamy krytykę, że kupiliśmy jakieś tam pół hektara i są zamrożone pieniądze. Co by się stało, gdybyśmy kupili 35 hektarów i zamrozili pieniądze, bo zanim ten proces by uruchomić, skąd wziąć pieniądze na uruchomienie tego parku? Gminy nie stać na budowę tego parku. Tu padła kwota 10 milionów złotych, proszę zauważyć. Więc jakby gmina, owszem, można to spłycić, powiedzieć, jaki ma tutaj udział gmina. No żadny. Żadny. Tylko proszę Państwa, jeżeli ten inwestor ma propozycję tego, co robi dzisiaj tutaj, z innych powiatów czy wręcz województw i nie korzysta z tej oferty, bo jest kubuczaninem i powiedział, że woli zainwestować tutaj. Tylko jak rozmawialiśmy z panem René, to on, przynajmniej jego taka koncepcja jest i takie podejście, że dla niego współpraca z władzami miasta czy gminy jest priorytetem. Nie wiem, z czego to wynika, może z tego, że tam jest inna mentalność, jeżeli chodzi o kontakty samorządu z przedsiębiorcami, tak? Ja uważam, że one powinny być, bo to przedsiębiorcy płacą najwięcej podatków. Więc trzeba im dać możliwości rozwoju. My oczywiście nie dajemy im pieniędzy, ale dajemy im tą gwarancję, że my się nie będziemy obrażać na przedsiębiorców tylko dlatego, bo nagle pana Bogdana przestanę lubić, tak? Nie, my mamy mieć podejście takie dla wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą u nas inwestować. Więc z tego tytułu dzisiaj można powiedzieć, że gmina nie ma wielkiego udziału, ale jakby ma pomysł, który przejął pan prezes, pan Krysiak, był pomysłem tak de facto no moim. Zbieg okoliczności i sytuacji spowodował to, że właśnie ta firma, nie inna, bo padło pytanie, że można było to ogłosić światu, że jest oto taki pomysł budowy parku gospodarczego. Proszę zauważyć, że jakoś nie pchają się inwestorzy drzwiami i oknami do tego miasta. I ogłoszenie, co by miał na celu ogłoszenie, że jest w planie budowa parku? Nie. Biznes buduje się małymi kroczkami. Ja mówiłem o roku pracy. To nie jest miesiąc, to jest rok pracy, uzgodnień. Proszę zauważyć, że tu siedzą projektanci z 20-letnim doświadczeniem w pracy w Niemczech i w Danii, i w Szwecji. To nie są projektanci, którzy dzisiaj skończyli studia architektoniczne i mówią, zaprojektujemy panu Krysiakowi park gospodarczy. To są ludzie, którzy takie parki już projektowali. Pan, który dzisiaj go akurat nie ma, mówimy o pewnych szczegółach. Jest też osobą, która tworzyła taki montaż finansowy również przy innych tego rodzaju koncepcjach. To są doświadczeni ludzie, bo oni nie wchodzą w takie przedsięwzięcia z marszu, nie mając pewności, że nagle okażą się tutaj jakieś trudności ze strony gminy, ze strony urzędu, ze strony instytucji. My robimy wszystko, aby pokazać, tak, zapraszamy was z otwartymi ramionami, róbcie to, bo to jest to, co nam odpowiada i co chcemy zrobić. I można powiedzieć tak, gmina na dzisiaj nie ma żadnego ryzyka powstania tego parku, ale ma perspektywę, żeby ten park zaczął działać i funkcjonować. Te zapisy, które są wprowadzone, one na dzisiaj nam nawet nie dają obowiązku pytania rady o zgodę. Po prostu to stanowisko rady było kurtuazją albo też przekazaniem tej informacji radnym, którzy też w pewien sposób powinni wspierać to przedsięwzięcie bez względu na to, kto je wprowadza w życie. I tak jak pan pytał o tajemnicę. Właśnie w biznesie tajemnica jest podstawą. Dlaczego pan Remele zaufał nam, gdzie te rozmowy przed transakcją były prowadzone również w trójkę z panem Bogdanem, z panem Henrykiem Lisiakiem, z panem Remele? Ja byłem świadkiem tych rozmów. I właśnie zaufanie, którym się obdarzyliśmy, spowodowało, że pan Remele wiedział, że ta rozmowa, która toczyła się w gabinecie,
została w gabinecie. I na tym się buduje zaufanie do przedsiębiorców. I oni wiedzą, że to nie jest żaden problem, żeby takie informacje, dlaczego ja mówię, że dzisiaj ogłaszamy światu, że ten park światu, to jest dużo powiedziane. Dajemy informację publiczną, może tak, że podpisuję porozumienie, bo ten park jest realnie już narysowany. Już są środki, już jest koncepcja i jest możliwe do realizacji. Nie wcześniej. Co by dało wcześniej mówienie o tym parku? Nic. Ale ten park dzisiaj, to porozumienie otwiera drogę. Dzisiaj możemy powiedzieć, tak jak pan Bogdan powiedział, te kontakty, wsparcie gminy, również propagowaniu parku, tak? Te zapisy dotyczące, że mamy też czuwać nad dobrym marketingiem tego parku, bo to jest nasz wspólny interes. Bo gmina potrzebuje pieniędzy jak nigdy dotąd, tak? Na inwestycje. Skąd ma te pieniądze wziąć? Nie sztuka podnieść podatki. Trzeba te podatki po prostu do gminy przyciągnąć. A przyciąga się podatki tylko inwestycjami, nowymi technologiami, nowymi przedsięwzięciami i miejscami pracy, tak? Więc tak jak mówię, można powiedzieć, można było ogłosić światu. My mamy inną koncepcję, uważam, że słuszną. Robi to miejscowy przedsiębiorca, który pokazał przez wiele lat, że potrafi sobie radzić nawet w trudnych warunkach. I uważam, że sobie poradzi również z parkiem. I chwała mu za to. I trzeba po prostu mu tylko kibicować. A gmina ma obowiązek, nie przyjemność, nie przywilej, obowiązek pomagać takim przedsiębiorcom. Każdym przedsiębiorcom. Proszę zauważyć, że za chwilę powstanie kolejna inwestycja, o której też Państwu powiem. I dzisiaj też, później tu powiecie, że dzisiaj nie chcę wchodzić w szczegóły. Nie będę wchodził w szczegóły, bo ta inwestycja też się dopiero tworzy i to przecież się też tworzy. Więc proszę zrozumieć, to nie jest brak chęci powiadamiania opinii publicznej o czymś, tylko tak się buduje właśnie zaufanie do przedsiębiorców i odwrotnie. I przedsiębiorcy mają zaufanie do władz gminnych, nie tylko burmistrza, ale w ogóle urzędu jako takiego. Ja jeszcze może jedno pytanie. A ten inkubator, o który zapytałem? Tak, inkubator. Paragraf 11 względem 5. Paragraf 11. Porozumienie nie rodzi skutków finansowych po żadnej ze stron porozumienia oraz nie daje podstaw do żądania realizacji powyższych przedsięwzięć przez stronę. Oczywiście taki zapis jest konieczny, dlatego że raz, że zabezpiecza nasze interesy i ja patrzę ze strony gminy, że nie rodzi żadnych zobowiązań, a paragraf 5, o którym pan wspomina, dla realizacji przedsięwzięć powołana zostanie spółka celowa o charakterze non-profit. To nie znaczy, że gmina będzie jednym z udziałowców tej spółki, czy częścią tej spółki. Wcale ten paragraf o tym nie mówi. Czy o to chciałem zapytać? Nie, wcale ten paragraf o tym nie mówi. Poza tym, jak pan jest radnym i samorządowcem, to pan wie, że takie wejście w spółkę jest konieczna zgoda rady. Bo to rodzi skutki finansowe bez względu na to, czy to jest non-profit, czy nie jest non-profit. Więc tak jak mówię, no, dziwi się trochę, że pan o to pyta, ale myślę, że powinien pan o tym wiedzieć, że to wymaga zgody rady, to nie mogę takiego porozumienia podpisać, jeżeli rodzi to skutki finansowe. Ja może jeszcze na pytanie. Pan prezes wspomniał, że Częstochowski Park Technologiczny niestety, takim nie wypała mi się okaza. Czy państwo robiliście jakieś badania, czy macie jakieś faktycznie preferencyjne plany, które faktycznie ściągną tutaj do tego waszego parku technologicznego inwestorów, ludzi z pomysłami? Bo to jednak jest ryzyko. Kłobuck niedaleko Częstochowy, ale Częstochowi okazało się, że ten plan nie za bardzo wypalił. Znaczy powiem tak, to wszystko zależy, bo park Częstochowski też każdy ma swoją specyfikę. Dlaczego my robimy nacisk na te nowe technologie? No oczywiście w Częstochowie też nowe technologie się pojawiają i też są brane pod uwagę, ale ten nacisk, o którym mówił pan projektant i pan prezes, o innowacji, ale przede wszystkim o ekologii, tak? My liczymy na firmy, które działają w sferze ekologicznych produktów, ekologicznej produkcji, ekologicznych w ogóle technologii, tak? Myślę, że w obrębie Huty Częstochowa trudno o czystą przestrzeń i powietrze, tak? Proszę zauważyć, to wspominane jest dość często firma Zitpa, która jej wymogi technologiczne powodują, że w obrębie
firmy z w promieniu kilku kilometrów nie mogłaby funkcjonować normalna, zwykła fabryka, która produkuje bardzo dużo zanieczyszczeń powietrza. I tutaj my upatrujemy, oczywiście trudno nam dzisiaj powiedzieć tak, to na pewno będzie 100%, zabezpieczymy, zabudujemy, zagwarantujemy cały teren pod inwestycje i będzie tam mnóstwo przedsiębiorców. My tego nie wiemy. Uczciwie mówmy, nie wiemy tego, ale proszę Państwa, obojętnie, i to mówiłem rozmawiając z naszą Radą Miejską, proszę Państwa, obojętnie ile tam powstanie firm. 1, 5, 50 to warto. To warto. Z prostej przyczyny, bo tych firm nie ma. Nie mamy terenów przemysłowych. Nie mamy gdzie tych miejsc. Mało tego, proszę zauważyć, że są firmy, które są w centrum miasta, nie mogą się rozwijać. Z przyczyn takich, że sąsiad mu nie pozwala albo ma jakieś skargi. Może trzeba będzie wyprowadzić pewne firmy z miasta poza teren miasta. Może trzeba będzie firmy, które dzisiaj nie mogą, mają możliwości rozwoju, może przeniosą swoje działalności do parku technologicznego, parku gospodarczego. Pomysłów jest naprawdę dużo. To nie znaczy, że my będziemy ściągać inwestorów z nowymi rozwiązaniami. Bierzemy też pod uwagę firmy, które już działają, a nie mają możliwości rozwoju z przyczyn braku terenu, z różnych innych przyczyn, które z przyczyn proceduralnych nawet, tak? Więc tu upatrujemy te możliwości, szczególnie dotyczące tego rozwoju. Mało tego, pan prezes nie wspomniał o jednej rzeczy, o tych problemach, które napotyka młody człowiek, który ma pomysł na biznes, a nie ma środków albo ich ma mało, tak? Nie ma lokalu, nie ma możliwości kredytowych, więc w zasadzie nie ma możliwości żadnych, tak? Albo tworzy jakąś spółkę z inwestorem zastępczym, która później się różnie z tymi spółkami się to odbywa. A tutaj ma możliwość wejść w gotowy lokal. Mało tego, park gospodarczy ma też być wsparciem finansowym. Ma też wspierać przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków na realizację swoich pomysłów, czego nie gwarantuje inne instrumenty finansowe. Ma być w pewnym sensie też poręczycielem jego działalności. Jeżeli ktoś ma dobry pomysł, świetny pomysł, ten biznesplan jest dobrze przeanalizowany przez ekspertów, którzy tam będą to analizować i ma perspektywę, że ten biznes, nazwijmy to, przyniesie efekty ekonomiczne, to wtedy łatwiej takiemu przedsiębiorcy, młodemu człowiekowi poręczyć zakup maszyn czy nowych technologii. Bo to będzie też biznes dla spółki Kłobucki Park Gospodarczy. I to też to jest kwestia tego inkubatora, tak? My tworzymy możliwości, podstawy do tego, aby tym młodym ludziom, nie tylko młodym, ale każdym, kto ma dobry pomysł, coś, co chce prowadzić w życie, coś, co chce produkować, nie może tego zrealizować właśnie z przyczyn ekonomicznych, tak? Czy z przyczyn problemów dotyczących procedur i tak dalej. Ja już nie chcę wymieniać ilości instytucji, które musi przejść przedsiębiorca zakładając firmę, szczególnie jeżeli produkuje żywność, to już wiadomo, że to jest droga przez mękę. Tam będzie miał park, który będzie odebrany przez wszystkie służby, tak? On nie będzie się borykał z tymi problemami, bo to park będzie dbał o to, aby te problemy rozwiązywać. Tak sobie to wyobrażamy, tak sobie to planujemy robić. Oczywiście wszystko weryfikuje życie i rynek, tak? Ale my jesteśmy pełni nadziei i naprawdę takiej determinacji, żeby nam się udało. Tak jak powiedziałem, pracują z nami fachowcy z doświadczeniem, nie nowi ludzie, nie przypadkowi, znaczy z nami. Pan Bogdan zatrudnia naprawdę ludzi z doskonałym doświadczeniem. Jeśli można, to miałbym jeszcze takie pytanie. Czy te tereny to są już obecnie tereny inwestycyjne, czy też jeszcze nie są przeszkodzone? Znaczy ten teren jest w studium zagospodarowania przeznaczony pod przemysł. W sumie druga rzecz, kiedy z tej pozycji Greenfield, czyli zanim jeszcze tak naprawdę zostanie cokolwiek zrobione, kiedy Państwo w ogóle planujecie jakiekolwiek firmy, żeby rozpoczęły samą budowę tego parku technologicznego? Oprócz tego, że jest w tej chwili jakiś projekt i plan, to kiedy jest w ogóle szansa na wpuszczenie firm, które zaczną budować ten park?
Panie Bogdanie, Pan chciałby się wypowiedzieć? Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, miesiące wakacyjne wykorzystamy na opracowanie pierwszej koncepcji. Równocześnie architekci wystąpią o wskazania lokalizacyjne, dlatego że chcemy rozpocząć proces przygotowywania budowy parku gospodarczego. Tym działaniem przetrzemy ścieżkę następnym firmom. Praktycznie wyznaczenie terenu czy zaoferowanie działki to jest sprawa miesiąca czasu, ale to nie o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, żeby pozyskać partnera, który spełni nasze oczekiwania tego ekologicznego, takiego określenia będę używał, parku gospodarczego. To nie jest wcale takie łatwe. Ja osobiście spotykałem się z wieloma firmami, z wieloma inwestorami, wymienialiśmy się poglądami. Ja za chwileczkę chciałbym wrócić do Pana pytań, bo tak troszeczkę za dużo Pan zapytał naraz, ja się pogubiłem, nie rozumiem tego troszeczkę. Jeżeli nie odpowiem na to, to może to być źle odebrane. Jeszcze Pani redaktor odpowiem na temat Częstochowskiego Parku Technologicznego. Ja nie chciałbym powiedzieć, i tak nie uważam, że to jest niewypał jakiś, natomiast on powstał i działa w pewnej specyfice, której dokładnie nie znam. Ja wiem, co należy zaoferować, żeby ten park odniósł sukces. I taka analogia, troszeczkę Panu odpowiadając na pytanie. Proszę Państwa, ostatnie pół roku walczyłem o to, żeby udało się uruchomić procedury związane ze strefą ekonomiczną w Połucku, jako podstrefa katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej, bo inwestorzy bardzo lubią to słowo. A potem, jak się okaże, jakie wymagania trzeba spełnić, jakie są procedury, to już nie tak chętnie. I teraz tak, proszę to odebrać jako poinformowanie Państwa neutralne, bez żadnej złośliwości, ale jestem zaskoczony, bo niedaleko nas, w Oleśnie, jest kilka hektarów katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej i kilka działek uzbrojonych z drogami asfaltowymi i tam powstały na tym terenie dwie firmy. Może, żeby nie być posądzonym o złośliwość. Jedna firma to jest potężna betoniarnia, a druga to jest producent asfaltu. I proszę, powiem Państwu szczerze, pojechałem tam zobaczyć, kto tam ogłoście przetarg, kto tam w ogóle przyjdzie i chce wybudować zakład. Chyba, że druga otaczarnia, chyba, że druga betoniarnia lub coś pokrewnego z tej dziedziny. Raczej te gałęzie się wykluczają, no chyba, że konkurent z drugiej strony, bo jedna firma jest częstochowska, więc może tam ze strony lublińsko-opolskiej ktoś się pojawi. Ja uważam, co prawda bronię swojej teorii, a dla niektórych osób przypomnę, że w latach 90. prowadziłem firmę, która uczestniczyła w przetargach. Byłem wykonawcą. Mogę coś na ten temat powiedzieć, to jest temat rzeka. Proszę Państwa, najważniejsze to jest zrobić bardzo dobrą ofertę i rozsądną rynkową cenę. I powiem Państwu, dlaczego wszedłem w opakowania. Ponieważ właśnie przetargi, takie jakie są, bardzo często wypaczają sens prawdziwej budowli. Ja ośmielę się wystawić do rywalizacji halę produkcyjną, którą wybudowaliśmy w 2006 roku jako inwestor. Na zasadzie negocjacji, na zasadzie wyboru partnerów sprawdzonych mamy tą inwestycję. Fachowcy wiedzą, że jeżeli ściana stoi 5 lat i maszyny pracują, są obciążenia i nie ma pęknięć, to ta hala została bardzo dobrze zaprojektowana, zostały uwzględnione wszystkie czynniki. Macie Państwo, nie znam dokładnie szczegółów, więc nie chciałbym się wypowiadać, macie Państwo w Kołbucku obiekt, który był wybudowany w tym samym czasie, był przetarg. Sprawdźcie sobie pewne fakty z przeszłości i zobaczcie, jak to poszło. Przetargi są bardzo ważne. One są głównie dedykowane dla państwowych firm. Jest to pozostałość chyba poprzedniego okresu, czy światowy trend, rywalizacja. Natomiast Unia Europejska dzisiaj poszła troszeczkę inaczej. Przy pewnych inwestycjach dla firm prywatnych dopuszcza tak zwaną formułę zapytania ofertowego. I trzeba wybrać wykonawcę, który wybuduje, czy wykona projekt solidnie, dobrze, nie będzie reklamacji, nie będzie poprawek. I to jest najważniejsze. Proszę mi wierzyć, że nie zawsze cena to jest pół sukcesu. Cena jest wskaźnikiem, ale to nie o to chodzi. I teraz wracając jeszcze do Pana pytania, bo miałem coś... Ja zapytałem w zasadzie o dwie rzeczy, bo takie w sumie chciałem doprecyzować.
Pierwsze moje pytanie było, czy tereny inwestycyjne, które Pan zakupił, te 37 hektarów, czy one były już terenami przygotowanymi pod przemysł? Tutaj dostałem tylko taką informację, że one są w tej chwili w stadium zagospodarowania, jak rozumiem, tak? Czyli w tym momencie jeszcze w stadium zagospodarowania, czyli jeszcze przekształcone nie są. To było jakby jedno pytanie, natomiast drugie pytanie było, jeśli Państwo dzisiaj planujecie tak naprawdę, jest zrobiony jakiś projekt, jest ziemia, powiedzmy, czy też grunty wykupione i w planie przekształcenia tych gruntów, to kiedy Państwo planujecie tak naprawdę wejść na budowę? To znaczy nawet zakładając, że są jakieś środki już w tym momencie zgromadzone, czy też posiada Pan jakiś kapitał, który pozwoli Panu wejść w partnerstwo z Unią Europejską i uzyskać kolejne środki, to po prostu kiedy w ogóle Państwo planujecie rozpocząć tego typu park? Chodzi o budowę. Nie wiem, za 2 lata, za 3 lata, za 4 lata, czy to jest tak naprawdę coś, co jest zupełnie nieokreślone? W tym momencie jest tylko stadium projektu i kiedy może się zadać cokolwiek więcej? Postaram się odpowiedzieć precyzyjnie na pytanie. A ten drugi, co jest cały, ten teren. Proszę Państwa, miasto w pewnym momencie wybrało teren na strefę przemysłową. Może Pan, Pani Grzegorzu Lesiu. I teraz tak, taka bardzo ważna rzecz. Proszę, żeby Państwo ocenili właściwie, być może moja interpretacja jest osobista, mechanizm. W 2004 roku rozpocząłem poszukiwanie terenu pod Greenfield, pod nowoczesny zakład, żeby spełnić te wymagania. Kłobuck, na wolnym rynku szukałem. Od osób prywatnych potrzebowałem minimum 5 hektarów. Praktycznie teren nie do zdobycia. Rozpocząłem negocjacje właśnie z prezesem SMUG. I jako bardzo dobry gospodarz, bo mu tu trzeba oddać ukłon i pokłon za to, co robi jako gospodarz. Oferował mi 3 tereny czy 4 tereny, te takie, które mu są dla produkcji rolnej najmniej korzystne. Czyli tam, gdzie było na uboczu, na podmokłym terenie. Ale najważniejsza rzecz, firmy potrzebują przede wszystkim prądu i wody. To są 2 rzeczy ogólnie, które są niezbędne. Nie było takiego terenu w Kłobucku. Rozpocząłem rozmowy z wójtem we Wręczycy, z burmistrzem we Krzepic, z wójtem Opatowa. Nigdzie takiego terenu nie było. Proszę Państwa, po 1989 roku kolejnym władzom w Kłobucku nie udało się doprowadzić do tego, żeby powstał teren przemysłowy. Bardzo trudne rozmowy. Ja już byłem zdeterminowany, żeby wyjść z Kłobucka. Przypomnę, że firma wtedy zatrudniała też 100 osób, była liczącym się pracodawcą i władze nie chciały dopuścić do tego, żeby firma Bachbol wyszła z Kłobucka. I bardzo ważną następną osobą w moim życiu, dzięki której dzisiaj możemy o projekcie rozmawiać, to jest jeden z dyrektorów Zakładu Energetycznego, który mi powiedział: Panie Krzysiek, jeżeli Pan potrzebuje dużo prądu, to są na terenie gminy Kłobucka 2 tereny. Jeden naprzeciwko tak zwanych prażaków i drugi naprzeciwko cmentarza. Naprzeciwko prażaków teren jest rolniczy spółdzielni produkcyjnej Smugi, a naprzeciwko cmentarza głównie tereny w najbliższej odległości osób prywatnych. Proszę Państwa, proszę skupić teren od 30 osób prywatnych po kilkadziesiąt arów. Jest to przy 1,5 hektara, jest to prawie nierealne w naszej mentalności. I teraz tak. Gdyby nie pomoc ówczesnego burmistrza, wtedy burmistrzem był pan Zbigniew Krystek, który uczestniczył w rozmowach z panem prezesem SMUG. Pan prezes SMUG musiał przekonać swoją władzę, gdzie kupiliśmy ten teren. I proszę popatrzeć na tamtą mapkę, tego może nie widać. Dzisiejszy ZIPAK, mamy teren 24 hektarów. Dlaczego? Proszę Państwa, w kategoriach ceny, w kategoriach przetargu, czy czegoś tak się nie robi, ale prywatny inwestor, który chce mieć gwarancję, że jego produkcja będzie bezpieczna i zakłada filtry tkaninowe na dachach, żeby powietrze było czyste na hali, musi mieć w promieniu kilkuset metrów co najmniej naprawdę czyste powietrze. I to czyste powietrze tam jest, oprócz tego jest lekkie wzniesienie, jest bardzo silny przewiew wiatru i dzięki temu wielu z Państwa nie zdają sobie sprawy, ale naprawdę część produktów, które w Polsce są sprzedawane, pakowane przez nasz zakład. Ma naprawdę czyste powietrze na hali i ta folia jest czysta. I teraz na tej samej zasadzie. Wtedy już władze miasta zostały naprowadzone, że to jest dobry teren na inwestycje, na strefę przemysłową. Proszę pamiętać, że w Kłobucku zawsze było, że za torami teren to jest teren przemysłowy. Dzisiaj tam jest kilkanaście czy kilkadziesiąt zakładów po dawnym zakładzie budowy maszyn i górnictwa. Po drugiej stronie powstał Bachbol, dzisiaj funkcjonuje ZIPAK, rozwija się.
przypomnę Państwu, że ZIPPAK ma 24 hektary terenu. Większość tego terenu na przestrzeni najbliższych 10-15 lat będzie zabudowana. I to, co mówię, nasze przyjęcie inwestora niemieckiego jest bardzo ważne, żeby go potraktować normalnie, tak jak na przykład traktują Czesi czy Słowacy inwestorów, którzy ściągają do siebie. Ostatnio słyszałem o potężnych inwestycjach Mercedesa i tak dalej. I teraz, jeśli chodzi o park technologiczny, budowa. My chcemy ruszyć z pracami po wakacjach, czyli po wrześniu, w pracach przygotowawczych. To jest praca, projekt, przygotowanie się do inwestycji. Ile to będzie trwało? Czy proces przygotowania, kiedy wystąpimy, to może posiłkuję się fachowcem. Panie Grzegorzu, standardowo, jeżeli wystąpi Pan o warunki zabudowy do urzędu, ile miesięcy do złożenia projektu gotowego Pan potrzebuje? Warunki zabudowy to jest 90 dni, to jest tak, jeszcze taki mało skomplikowany. Warunki zabudowy to jest około 90 dni. Przy mało skomplikowanych sprawach, jeżeli to wszystko dobrze, ładnie będzie postępowało i nie będzie to sprzeczne z naszymi założeniami, możemy się pokusić o prace równoległe. Wtedy po uprawomocnieniu się decyzji warunków zabudowy możemy składać projekt budowlany. Ten projekt budowlany, tu wszystko będzie zależało w tym momencie od władz starostwa, bo prawdopodobnie starostwo wydaje tu decyzję pozwolenia na budowę. Wydaje nam się, że w 64 dniach powinniśmy dostać pozwolenie na budowę, no i wtedy ruszają prace. Czyli teoretycznie, mówię teoretycznie, w wersji optymistycznej od dnia dzisiejszego za pół roku możemy mieć ważne zezwolenie na budowę, ale patrząc w kalendarz, to jest w styczniu. I teraz jaka będzie zima, to możemy sobie odpowiedzieć, czy ruszymy z inwestycją w styczniu, czy ruszymy z inwestycją w miesiącu marcu lub kwietniu. Natomiast jeszcze odpowiadając na Pana pytanie, sprawa funkcjonowania inkubatora czy parku technologicznego, pomocy dla małych i średnich firm jest bardzo precyzyjnie określona w przepisach ustawy. I my nic innego nie wymyślimy, my tylko mamy po prostu dostosować się i sprostać tym wymaganiom. Pomoc, która będzie udzielona przez rząd polski z pomocą środków unijnych, wyraźnie mówi, że te środki mają być zminusowane z kosztów. Powiem, jak to wygląda w innych parkach technologicznych. Nie wiem, jak to będzie dokładnie u nas, ale my musimy jakby mieć akceptację tych organów, bo to jest wszystko pod bardzo dużym nadzorem. Średnio ponoszą mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa 30% kosztów rynkowych, bo te 70% to tak kalkulacyjnie, orientacyjnie wychodzi na tą pomoc, którą się dostaje. I ta pomoc, którą się dostaje, nie obciąża tych przedsiębiorców. Czyli jeżeli przedsiębiorca musiałby zapłacić 30 zł za metr kwadratowy, to z wszystkimi kosztami, z energią, z ogrzewaniem będzie płacił 10 zł. I to jest bardzo duża pomoc, tak? Bo jeżeli ktoś wynajmie 20 metrów kwadratowych, to łatwo policzyć, że zapłaci symboliczne pieniądze i będzie miał w tym internet, będzie miał w tym biurko, będzie miał w tym stanowisko pracy, ogrzewanie, światło, ochronę i inne rzeczy. Uważam, że to są bardzo mądre i bardzo preferencyjne zasady. Jeszcze raz powtarzam, to wszystko jest określone w przepisach. My nic tutaj nie będziemy nowego tworzyli, my tylko będziemy musieli postępować zgodnie z przepisami, jakie funkcjonują w prawie. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania Państwo mają, bo jak powiem, pióro czeka. Jeżeli nie ma więcej pytań, przystąpimy do podpisania, co jest głównym w zasadzie punktem dzisiejszego spotkania. Ja w tym miejscu chciałem podziękować wszystkim przedstawicielom mediów za przyjęcie naszego zaproszenia i prosiłbym Państwa, aby ten park technologiczny za Waszą pomocą, za Waszym pośrednictwem też w jakiś sposób mógł dopingować i w pewien sposób wspierać, bo to jest dla nas wszystkich też ważne, bo tak jak mówię, rozwój gospodarczy gminy naprawdę jest tutaj dla nas priorytetem. I przystępujemy, Panie Bogdanie, do aktu podpisania.
uprzejmości pana burmistrza, bo przygotował specjalne pióro na tą dzisiejszą uroczystość. Dziękuję panie Grzegorzu. Dziękuję państwu. Przygotowałem to specjalne pióro, bo myślę, że kiedyś pójdzie na jakąś aukcję na szczytny cel. Możliwe, że na regę jak malina, ale musi nabrać troszeczkę rozpędu, żeby ten park uruchomił się i żeby to pióro miało naprawdę ważne znaczenie. To jest co prawda symboliczne, ale dla mnie bardzo ważne osobiście. Przepraszam za to zdenerwowanie na początku i cały czas trema mnie trzyma, ale to jest ważny moment również dla mnie. Myślę, że dla Kłobucka też bardzo ważny moment. Głęboko w to wierzę, że za kilka lat ta konferencja będzie konferencją historyczną również. I to, jak powiedziałem, jeszcze raz państwu dziękuję za obecność, dziękuję za pytania też, bo to są dość istotne pytania. Oczywiście dużo jeszcze jest niewiadomych przed nami. Wiadomo, że my też jakby mamy wiele obaw, wiele znaków zapytania, wiele wątpliwości. Wszystko zależy, jak się potoczą nasze, jak się zmieni, na przykład mogą się zmienić ustawy, mogą się zmienić przepisy, na co nie mamy co prawda wpływu, ale jesteśmy dobrej nadziei, wierzymy mocno w to, bo gdybyśmy w to nie wierzyli, dzisiaj byśmy tego po prostu nie podpisywali. Pan Bogdan zaufał nam, zaufaliśmy panu Bogdanowi. Myślę, że to zaowocuje naprawdę dobrą współpracą. Jeszcze raz panie Bogdanie, bardzo dziękuję. I dziękuję państwu za przybycie.